nasz nowy wideopamiętnik. Opowiemy w nim o naszych przygodach na śniegu i na morzu. Oglądajcie z nami! Bez was nie ma przygód! Hej! Pobudka, drodzy korsarze! Właśnie wybieramy się na tę piękną wyspę i mamy tam specjalną misję. A nasza misja, Andrea? Zmierz się z lękiem i znajdź zabawę. I kokosy. I lód. Na najlepszy koktajl na świecie. Kiedy wy zejdziecie na wyspę po składniki, ja pomogę Emmie przetestować nową łódź. Potem przypłyniemy po was. A co konkretnie chcesz zrobić, żeby zmierzyć się z lękiem, Andrea? Nie wiedziałam, że masz lęki. Słuchaj, każdy się czegoś boi. Ja także. Większość ludzi czuje w środku niepokój, kiedy znajdzie się w nowym miejscu. Ale jeśli nad tym popracujesz, to otwierasz się na nowe, fajne doświadczenia. Jak na przykład pierwsza przejażdżka motorówką? Dokładnie! Ale super! Po raz pierwszy schodzimy na tę piękną wyspę. I po raz pierwszy zbieramy kokosy prosto z palmy. Pierwszy raz robię zakupy kompletnie nie znając języka. Ale to mnie nie powstrzyma. Pora zmierzyć się z lękiem. Myślę, że zatkałoby cię w każdym języku. Powodzenia. Ale jest taki język, który wszyscy rozumieją. Mam na myśli międzynarodową mowę ciała. Skorzystaj z niej, prosząc o lód. Mowa ciała? To masz na myśli? Jeszcze bardziej! Zimniej! Tak, o to chodzi. Aż mnie robi się zimno. Dobra. Zaczynamy! I udało się! Dostałam lód! Podziwiajcie! No, bardzo ładny imbryk. Co? On mnie w ogóle nie zrozumiał. Bo pewnie pomyślał, że jest ci zimno. Lód. O, mam pomysł. Jazda na łyżwach, jak w hokeju albo na figurówkach. Spróbuję. Okej, kupowanie lodu, ujęcie drugie. Och, co za gracja! Normalnie aż ciarki przechodzą. Zrobiłam niezły pokaz jazdy figurowej. Chyba mnie zrozumiał. Pasta do podłogi i skarpety? Może twoja jazda wymaga polerowania? Ale ode mnie masz całą dziesiątkę! Brawo ty! Ha, ha! Został mi tylko jeden pomysł. Zamierzam odtworzyć słynną scenę z filmu z górą lodową. Lód, lodowiec, dobre? Trzymajcie kciuki! Upadła! Podnosi głowę, a teraz improwizuje! O, dobra jest! Super! Mamy lód! A to wszystko dzięki międzynarodowej mowie ciała! Ziom, ale miałem dziś fajną klientkę! Komunikowaliśmy się na zupełnie innym poziomie, bez ani jednego słowa! Wow! On mówi po naszemu? O tym nie pomyślałyśmy! Uwaga do wszystkich podróżników! Najpierw zadajcie pytanie zamiast się męczyć! Pokonujcie lęki i dobrze się bawcie! Zrobiłam to i spędziłam fantastyczny dzień! I mam tyle ekstra pamiątek! Oglądaj nasz następny wideopamiętnik.